Dzień dobry, kochani. Witam Was w kartach dnia na piątek. Piątek, karty dnia. Jak te energie będą się układać? No jak do tej pory, to jest bardzo dobry tydzień. Tam pojawiły się jakieś trudności ze sprawą tego diabła, ale zobaczymy, czy on już jest przepracowany. Znowu się pojawił, tylko że w innym miejscu, tak? To nie będą takie wieczorne refleksje, które gdzieś tam nas mogą męczyć tuż przed spaniem, tylko to ograniczenie, ta blokada może pojawić się w ciągu dnia. Ale za sprawą tego świata, tak, tej karty świat w środku tego czytania, czyli karty, która symbolizuje nas samych, powiedziałabym, że powoli wyswobadzamy się z tych ograniczeń, które nakłada na nas strach, lęk, to, co mamy w sobie, takie nieprzepracowane ze sprawą właśnie tego diabła. Oczywiście możemy gdzieś tam trochę się zatrzymać przed jakimś tam ostatecznym rozstrzygnięciem, ale myślę, że pokonamy tym światem tę toksyczną energię. To jest bardzo ciekawe, że ona się trzeci raz z rzędu już pokazała. To jest na pewno sprawa do przemyślenia i do zlokalizowania. Co to jest takiego, co nas zatrzymuje przed czymś? Dlaczego jeszcze mówię o tym, że wydaje mi się, że my już to po prostu zostawiamy za sobą? Dlatego, że kierunek tych energii, które niosą za sobą jakąś słabość, deficyt czegoś, zostawiamy za sobą. Idziemy w kierunku królowej buław, kogoś bardzo silnego, zdeterminowanego, zdecydowanego i kogoś, kto zna swoją wartość i wie, w którym kierunku idzie. Ma jasno określony plan i nie zawaha się użyć wszelkich dostępnych środków do tego, żeby zrealizować swój cel. Także tutaj skupiłabym się na tych trzech kartach i raczej poszłabym w tym kierunku, że zostawiamy za sobą te ograniczenia, te blokady, które no niestety gdzieś tam nas trzymały za nogę, w niektórych przypadkach nawet za dwie w tym tygodniu, mimo że okazji i też takich zbiegów okoliczności mogło pojawić się trochę, dlatego że też, powiedzmy, jak to się mówi, wszechświat nam sprzyjał w tym tygodniu. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w sobotę. Mam nadzieję, że wreszcie pozbędziemy się tej energii diabeł. Trzymajcie się, do usłyszenia w kartach dnia na sobotę. Pa, pa.